Emilia Dulnik, OK TV. Jesteśmy na premierze serialu To nie ze mną, a u mojego boku jedna z głównych bohaterek. Witaj, Kasiu. Cześć, Emilio. No takich nie do końca głównych, ale rzeczywiście tak. Ale na pewno bardzo kolorowych. Widzimy w scenie, że wyskakujesz w pięknej pomarańczowej sukni. Tak. No kostiumy, słuchajcie, naprawdę zrobiły mi postać. Agnieszka Wagner po prostu no fantastycznie wymyśliła te kostiumy. Ja byłam przeszczęśliwa, ale na szczęście ona też jakby cieszyła się tym możliwością po prostu robienia takich cudów ze mnie. No także to była fajna zabawa. W serialu jesteś właścicielką Ciucholandu, jak to pięknie opowiadasz, stąd pewnie też będą barwne kreacje. Powiedz mi, czy w prywatnym życiu również chodzisz do second handów? Bardzo bym chciała, ale nie mam tyle cierpliwości, żeby tam przewracać materiały. Natomiast ja w ogóle nie jestem osobą, która za bardzo zwraca uwagę na wygląd, także raczej w ogóle prawie nic nie kupuję. W sensie, naprawdę, no nie mam do tego drygu, nie mam jakiejś intuicji. Nie interesuje mnie to specjalnie. Chcesz mi powiedzieć, że nie lubisz zakupów? Kasiu, ty często grasz właśnie w filmach o podłożu komediowym. Tak. I tutaj też słyszałam część twojej wypowiedzi w programie Kuby Wojewódzkiego, kiedy mówisz, że niestety próbowałaś sił w stand-upie, ale nie wyszło i przez 50 minut nikt się nie śmiał. Tak. No wydawało mi się właśnie, że to jest w ogóle moja mocna strona i to jest takie bardzo łatwe. Tylko, że to był bardzo specyficzny stand-up, powiem tylko na swoją obronę, że był to fant na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Byli to ta fantastyczna para ludzi. Oni zrobili to jakby z odruchu serca, a nie z powodu, żeby się śmiać i oczekiwali, żeby się śmiać. Natomiast do spotkania doszło, ja napisałam program, no i rzeczywiście on był nieśmieszny, nikt się nie śmiał. Na widowni były tylko dwie osoby, także na swoje usprawiedliwienie miałem tylko tyle. Czy chciałabyś spróbować swoich sił w jakimś kolejnym stand-upie? Przed szerszą publicznością? Może spróbuję właśnie przed szerszą publicznością, chociaż jak podglądam ludzi, którzy robią ten stand-up, jest to rzeczywiście bardzo trudna sztuka i można sobie wyobrażać, że człowiek jest zabawny. Natomiast jest zabawny, jak mu ktoś napisze tekst oraz jak ma też jakby z kim grać. To jakby wszystko robi komediowość, a bycie samemu na scenie i nawijanie po prostu tak, żeby doprowadzić ludzi do łez ze śmiechu, no jest coś trudne, także podziwiam ich. Ja też bardzo podziwiam, bo dla mnie w ogóle mówić godzinę śmiesznie do ludzi to jest coś niesamowitego, a przy tym rzucać żarty, które niekoniecznie na przykład trafią, to dopiero... Tak, bo to jeszcze jak jest śmiesznie, to jest śmiesznie, ale jak widzisz, że grup, to w zasadzie zostaniesz powiedzieć, przepraszam, do widzenia, zwracam za bilety, no nie? Ze sceny zejść. Tak, dokładnie. Jednak tutaj będzie śmiesznie, w serialu To nie ze mną. Tak, tu będzie śmiesznie, tutaj gwarantem tej zabawy są na pewno tandem scenarzystek. Aneta i Kasia znam je, ponieważ są to twórczynie serialu O mnie się nie martw. Grałam ich teksty przez 6 lat w serialu jako Marta Piątek. Pomysły mają świetne, dialogi fantastyczne, także one odpowiadają za warstwę komediową bez dwóch zdań. Do tego też towarzystwo aktorskie uważam znakomite, także to będzie gwarant naprawdę dużej, dobrej zabawy, ale to nie jest tak, jak powiedziała dyrektor programowa, to nie jest taki serial, że sitcom, po prostu jedziemy i się śmiejemy bez przerwy jak w stand-upie, tylko jest to rzeczywiście taki serial, który można w miłej atmosferze po prostu oglądać, roześmiać się, czasem bardziej, czasem mniej, no czasem coś o czymś pomyśleć, wzruszyć się, także myślę, że to jest taki fajny, obyczajowy projekt. Czy możesz mi opowiedzieć więcej o swojej postaci serialowej? Elżbieta jest ostro rąbnięta, naprawdę. No jak widać było w pierwszych odcinkach, jakby ona nie bierze jeńców, wystrojona, po prostu najpiękniejsza z całej wsi, te wszystkie te kapelusze. Tak, no w ogóle, absolutnie. Czasem nie miewa wyczucia, w sensie, że sytuacja jest dramatyczna, ona jedzie do pana doktora, bo pojawił się nowy po prostu obiekt w miasteczku, więc ona tam no jest samodzielnie wychowującą matką, więc jakby no aktywnie szuka ojca, czy tam ojczyma, opiekuna, współopiekuna. No i jak nie powiedzie jej się z doktorem, no bo raczej szanse marne, to będzie próbowała szczęścia gdzieś indziej i też będzie w tym taka dość intensywna i myślę zabawna też, nie? Bo jakby rozumiem ją, bo chcę sobie ułożyć życie, natomiast jest taka no bezkompromisowa jakby. Ona zdecydowanie szuka kogoś. Nie tak jak główna bohaterka, ona szuka. Zatem musimy śledzić jej perypetie w serialu od 17 października, od niedzieli, już na antenie Stop Klatki. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Okej.